Do auli specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu przybyli artyści i sportowcy oraz zaproszeni goście. Gala wręczenia nagród Zarządu Powiatu miała się odbyć w kwietniu, lecz z powodu pandemii przesunięto ją na 10 września. Gala Kultury, Sportu, Dziedzictwa Kulturowego jest świetnym miejscem spotkania ludzi z pasją. Daje możliwość pokazania obszarów, które może na co dzień nie są podkreślane. Zarząd Powiatu postanowił wręczyć nagrody w kategoriach sportu i kultury, a także w dwóch konkursach. Ogółem wyróżnionych zostało 13 osób i organizacji. Dzięki swojej działalności kulturalnej, rozwijaniu swoich talentów rozsławiają również powiat oświęcimski i za to dziękowaliśmy wszystkim wykonawcom, wszystkim nagrodzonym, laureatom, ale również tym, których nie mogło tu dzisiaj z nami być w związku z pandemią. Zanim ogłoszono nazwiska zwycięzców, na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny Brzeszczanki. Dzieci z kęckiej grupy teatralnej Bajdurki przedstawiły fragment spektaklu pod tytułem Jaś i Małgosia. Co? Czego uczą was w szkole? Ja drwić czarowy nic nie pozwolę. To zuchwalstwo daje słowo. A na koniec zaśpiewał doskonale wszystkim znany Wiesław Dziki-Kaniowski przy akompaniamencie muzyków Kamili Sibik i Janusza Majcherka z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochrony kultury wręczył starosta Marcin Niedziela i etatowa członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska. Otrzymali je zespół folklorystyczny Brzeszczanki z Brzeszcz, grupa teatralna Bajdurki z Kęt, Wiesław Dziki-Kaniowski z Oświęcimia i orkiestra Dęta z Osieka. Nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej wręczyli starosta Marcin Niedziela i wicestarosta Paweł Kobielusz. Otrzymali je Mariusz Pawlus, trener sztuk walki, Sebastian Żabiński, trener kolarstwa. Beata Jagiełło, zawodniczka uprawiająca crossminton. Tomasz Musiał, szachista. Włodzimierz Urbańczyk, trener hokeja. Cieszę się bardzo, że dzisiaj była możliwość w okrojonym składzie, ale mimo wszystko spotkania się i osobiście wręczenia tych nagród i nagrodzenia tamtego sezonu ciężkiej pracy sportowców. Natomiast mam nadzieję, to jest chyba priorytetowe i najważniejsze, że COVID-19 nie pokrzyżuje cyklów startowych na ten sezon i w przyszłym roku będziemy również mogli świętować sukcesy oświęcimskich sportowców, nagradzać im, przyznawać stypendia i spotkać się na takiej samej gali jak dzisiaj. Nagrody w konkursie Kalejdoskop Inicjatyw 2020 wręczyły członkinie zarządu powiatu Teresa Jankowska i Grażyna Kopeć. Wyróżnienia trafiły do Fundacji Miasto Pracownia i Stowarzyszenia Szansa w Oświęcimiu. Z kolei nagrody w konkursie na najlepszy projekt materiału promocyjnego otrzymali Fundacja Miasto Pracownia i Stowarzyszenie Szansa, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy Millennium, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu. Dzięki organizacjom też zauważamy, w których obszarach są potrzeby, w których obszarach powinniśmy zachować się jako mecenas kultury sztuki, bo przecież bez tych obszarów nie można żyć. Warto zaznaczyć, że nagrody zarządu powiatu nie są jedyną formą pomocy dla organizacji i osób parających się sportem i kulturą. W tym roku powiat oświęcimski przeznaczył dla organizacji pozarządowych blisko 300 000 zł.